4 Miliony osób w Polsce ma astmę, z czego 50% nie wie zupełnie, że ma tą chorobę. To, co, co powinno zwrócić uwagę osób, które nie mają jeszcze tego rozpoznania, to właśnie incydenty kaszlu przy wysiłku fizycznym, incydenty kaszlu przy zmianie temperatury, ciepło, zimno to może być kaszel w nocy albo w trakcie jakby tam przygotowywania pościeli do spania. To mogą być objawy towarzyszące katarowi i nieżytowi spojówek. Zawsze w kwietniu, zawsze w czerwcu. Było tak kilka lat temu, ale w tym roku doszedł kaszel. To może być objaw tego, że rozpoczęła się astma. Astma to są przede wszystkim objawy choroby, które się manifestują tym, że pacjent zgłasza kaszel, świszczący oddech, uczucie duszności. Bo chory z alergią to jest taki dziwny człowiek, który reaguje, Niewspółmiernie do zagrożenia, które niosą ze sobą pyłki, roztocza, zarodniki grzybów pleśniowych. One nie szkodzą, ale alergik, jego układ immunologiczny ubzdurał sobie, że to jest potężny czynnik, który mu zagraża. I nagle, gdy wnika, np. Mm, odchody roztoczy kurzu domowego, gdy wnikają do nosa albo do układu oddechowego, on aktywuje całą kaskadę zdarzeń immunologicznych, żeby wyrzucić, zniszczyć, bo zapalenie jest reakcją obronną organizmu. Ono występuje po kontakcie z wirusem, z bakterią, ale również u alergika po kontakcie z roztoczami, z pyłkiem brzozy, z pyłkiem traw. Więc aktywacja tego stanu zapalnego to jest to, o czym wspominałem. Obrzęk błony śluzowej, nadmierna produkcja wydzieliny, skurcz skrzeli. i nagle chory zaczyna kasłać, mieć duszność. W drogach oddechowych astmatyka dochodzi do skurczu oskrzeli, do nadprodukcji gęstej, lepkiej wydzieliny, do obrzęku błony śluzowej, oskrzela brzękną do środka, czyli zmniejsza się przepływ powietrza przez te rurki, które my lekarze nazywamy oskrzelami. Mniejszy przepływ, mniej tlenu i uczucie duszności, czyli to jest główny objaw, ale towarzyszą mu takie objawy jak kaszel, świszczący oddech, szczególnie w grupie dzieci, czyli tych pacjentów, których nieleczenie skutkuje gorszym przebiegiem choroby, a nawet inwalidztwem oddechowym w dorosłości. Małe dzieci, które rodzą się z reguły w rodzinach osób alergicznych, tata, mama, dziadek, babcia chorowali na alergię lub na astmę, nabywają nadreaktywności oskrzeli. Czyli w rodzinie alergicznej rodzi się maluch, który dojrzewa w otoczeniu, którego alergizuje. Czyli rozpoczyna się tak zwany marsz alergiczny, który manifestuje się w pierwszym roku życia zmianami na skórze, czyli atopowe zapalenie skóry, nietolerancja białka, mleka krowiego i innych alergenów pokarmowych. I następnie to dziecko zaczyna się uczulać na kolejne alergeny. Drugi, trzeci rok życia. Pacjenci nie tolerują tego, tego rozpoznania. Szczególnie mamy u pacjentów 3, 4, 5-letnich, mówią. Ale zaraz, jaka astma? Moje dziecko tylko kaszle. No ale no kaszle z jakiego powodu? Czy jest przeziębiony? Nie. Czy ma gorączkę? Nie. Y Czy jest alergikiem? Tak. Założyliśmy dziecku testy. Okazuje się, że jest uczulone. I kaszle wtedy, kiedy jest ekspozycja na ten alergen. Jaka to jest choroba? Ta choroba to jest astma. Bo jeżeli mamy małego człowieka i nie zareagujemy, zbagatelizujemy objawy astmy to on będzie inwalidą oddechowym w wieku dojrzałym. Zdarza się tak w połowie przypadków, że ta manifestacja objawów astmy w wieku dorosłym jest u osób, które wcześniej nie zauważały czegoś takiego jak permanentnie niedrożny nos. A pytam się pacjenta, a ten nos, który tak naprawdę nie działa, bo cały czas pani, pan wyciera nos, no to już się przyzwyczaiłam, no to, to jest katar. No nie. Katar to jest choroba. Jeżeli ktoś jest uczulony, to ten katar jest wyrazem choroby alergicznej, czyli osoba z katarem ma wyłączony naturalny filtr organizmu. Nos, jak działa sprawnie, wycina 90% zanieczyszczeń zawieszonych w powietrzu. W nim deponują i nie przechodzą często dalej alergeny. W związku z tym, jeżeli nos nie działa, oddychamy otwartą buzią czyli zimne, suche, zanieczyszczone. Powietrze z pyłkami wpada bezpośrednio do układu oddechowego, i nagle okazuje się, że osoba, która miała tylko banalny katar, kolejnej wiosny indukuje ciężką duszność, bo wreszcie przełamała się ta y, jakby wisząca na wosku równowaga immunologiczna, i ten alergik z chorym nosem, z chorym gardłem, ze z chorą skórą zareagował skurczem oskrzeli. No i rozpoczyna się, panie doktorze, no ja nigdy nie chorowałem na astmę. No tak. Ale wcześniej był alergiczny nieżyt nosa, wcześniej była atopowe zapalenie skóry, wcześniej były symptomy tej choroby. Bagatelizowanie objawów astmy może doprowadzić do tego, że ten przewlekający się proces zapalny w układzie oddechowym spowoduje remodeling oskrzeli, czyli zwyrodnienia układu oddechowego. Pojawi się grubsza błona śluzowa, mniej reaktywna na czynniki rozszerzające. Wiele lat nieleczonej astmy... Może doprowadzić do zgonu pacjenta. Kiedy człowiek nie wie, że ma astmę i znajduje się w atmosferze, która mu szkodzi, może dojść do skurczu oskrzeli. Może dojść do zaczopowania oskrzeli gęstą lepką wydzieliną. Jeżeli ten pacjent nie ma leków, to zdarza się, że niestety umiera. Około 500 osób w Polsce umiera z powodu astmy. Ta choroba jest najczęstszą chorobą osób do 30 roku życia czyli tych najbardziej dynamicznie rozwijających się, Y, zdobywających zawód, y, uczących się, no, na, na których będziemy budowali przyszłe, przyszłe społeczeństwo, które będzie wypracowywało PKB, które będzie się nami opiekować. Leczenie astmy to przede wszystkim stosowanie sterydów wziewnych, y, bo żaden inny lek nie zmniejsza ilości zgonów u chorych na astmę, tylko steryd wziewny. On odwraca ten obrzęk, on odwraca skurczoskrzeli, on odwraca y, tą nadmiar tej wydzieliny, czyli Oskrzela zaczynają przypominać oskrzela zdrowe. Oczywiście nie zawsze sam steryd wystarczy, ale on jest zupełną podstawą leczenia tej choroby w opcji przewlekłej, czyli takiej, która daje stale dolegliwości pacjentowi. Leki rozszerzające oskrzela, te krótko działające, które zmniejszają e, uczucie duszności, ale również długodziałające, działające, stabilizujące oskrzela, e, e, broniące oskrzela przed skurczem, czyli długo działające leki rozszerzające oskrzela. Leki stosowane w leczeniu alergii, czyli przede wszystkim leki antyhistaminowe w formie tabletek, w formie leków na błonę śluzową oka, nosa, immunoterapia swoista, to jest też leczenie. To jest metoda profilaktyki. Astmę aktualnie możemy leczyć rewelacyjnie. Ci pacjenci, którzy mają tą chorobę, mogą żyć pełnią życia. Stosując leki, stosując immunoterapię alergenową, pacjenci są uwolnieni od objawów. Mam takich pacjentów, którzy mają złote medale olimpijskie, pacjenci, którzy śpiewają. No, jak, astmatyk śpiewający, tak, to jest możliwe. Czyli z astmą można normalnie żyć. Tylko trzeba mieć rozpoznanie, trzeba mieć odpowiednie leczenie, trzeba wiedzieć, jak brać te leki. Jeżeli można, trzeba się odczulić na to, co wywołało chorobę, i żyć pełnią życia. To jest możliwe.